No i witam was. Słuchajcie, śmieszne robić trochę filmik z odpakowywania roślin, ale tyle wyczekałem się na te rośliny 2 tygodnie. Prawie Seahorse walił sobie, nie powiem w co. Powiedzmy, leciał sobie w kulki, że niech to będą fanfary i szampan się poleje, bo rośliny przyjechały po 2 prawie tygodniach. Dobra, słuchajcie, co my tu mamy. Wszystkie roślinki są fajnie opisane. Bacopa australis. To jest chyba pogestemon. Bacopa caroliniana. Co jest tutaj? Dobra. Poczekajcie chwileczkę. Powyciągam te roślinki. Nie mam ich tu kręcić niestety. Muszę improwizować. Zobaczymy, co my tu mamy. Kurde, niewygodnie jest jedną ręką kręcić i drugą. Dobra, dajcie mi chwilkę, wezmę sobie nożyczki tylko. Dobra, rozpakowałem wszystko, żeby nie przynudzać. Słuchajcie, tak to się przedstawia, więc mamy Bacopę australis, Bacopę caroliniana, Pogestemon erectus, 4 małe henie, 3 parwulki i Hygrophilia corymbosa. Niestety Rotarii rotundifolii nie dostałem, bo nie mieli. I coś tu jeszcze zamówiłem. Proserpinaca palustris. Tego też nie mieli. Ciekawe, kiedy zamierzają zwrócić mi za to pieniądze. Dobra, ja biorę się za sadzenie, a wy trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Cześć.